towarzysze, więc dzisiaj jest 14 lipca i jest to we Francji dzień wolny od pracy, więc święta państwowe zazwyczaj mają jakąś nazwę. W Polsce taką nazwę mają na przykład 11 listopad, Dzień Niepodległości, 25 grudzień, Boże Narodzenie i tak dalej, i tak dalej. No tutaj 14 lipiec jest to nawiązanie do rocznicy zdobycia Bastylii 14 lipca 1789 roku i wybuchu rewolucji francuskiej, no ale oficjalnie to święto 14 lipca we Francji nazywa się 14 lipca, no tak jakby tutaj władza burżuazyjna no nie chciała jakoś wprost nawiązywać do tych wydarzeń rewolucyjnych, no w każdym razie no dzisiaj we Francji, a zwłaszcza w czasach Macrona mamy tutaj raczej do czynienia z regularnym tłumieniem różnych protestów, tam tłumieniem, tutaj strzelaniem do żółtych kamizelek i tak dalej. No, no ale no, jest to cały czas dzień wolny od pracy, a 13 lipiec, właśnie ta noc z 13 na 14, to jest taka imprezka. Nawet u mnie tutaj na tym Zadupiu w czasie właśnie tym takim no, poepidemicznym, no to wczoraj były sobie fajerwerki. Więc jest to dzień wolny od pracy, który oczywiście towarzysz Michał może wykorzystać na to, żeby się wyspać i żeby produktywnie spędzić ten dzień, no oczywiście produktywnie pod względem politycznym. Więc miałem pewne plany, kileś rzeczy chciałem zrobić, no plany muszę zmodyfikować ze względu na fakt, że tutaj transparent, który wczoraj namalowałem, jeszcze nie wysechł, więc dam mu jeszcze kilka godzin, no mam nadzieję, że jak tam się ociepli, to tam koło 12-13 słoneczko tutaj zagrzeje, to może szybciej wyschnie. No więc no dzisiaj pierwszy tutaj materiał, który nagrywam, no to jest bez kamery, no gdyż po prostu no nie ma warunków. Więc tak, no, porównując moje tutaj doświadczenia ze sprejowaniem i z malowaniem, no, mogę powiedzieć, że jak sprejujecie, jest to szybko, jest to brzydko i szybko schnie, no jak malujecie tak właśnie przy pomocy pędzelka, no to no, cała noc minęła, a cały czas jeszcze materiał no, nie jest gotowy do użytku. No ale dobra, no, na jakieś tam podsumowania dotyczące transparentów jeszcze przyjdzie czas. Więc no rano tutaj sobie wysłuchałem audycji właśnie przygotowanej przez towarzysza Anarcha na radiu właśnie antykapitalistycznym. No i audycja ta dotyczyła protestu stoczniowców w Świnoujściu. Więc chciałbym się tutaj podzielić kilkoma refleksjami na temat tej audycji. No oczywiście na początek wielkie pozdrowienia, wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników właśnie tego protestu, więc no, cieszy fakt, że właśnie no, ludzie, którzy jakoś tam inspirują się antykapitalizmem, lewicą, socjalizmem, a więc nawet właśnie osoby związane z młodzieżówką PPS i wszystkie te osoby, które zarówno same jakby są zaangażowane w ten problem stoczniowców, czyli stoczniowcy i ich rodziny, jak i ludzie, którzy przyszli się tam solidaryzować i blokowali drogę i protestowali, no to oczywiście ja tutaj udzielam wsparcia, no, solidarności. Chodzi także o nagłośnienie tego protestu, więc temu to jakby służy ta audycja. No, im więcej będziemy mówić o takim proteście, tym lepiej, więc właściwie no, nie będę się tutaj specjalnie rozgadywał na temat wspierania protestów. Wysłuchajcie audycji tutaj towarzysza Anarcha, tam jest więcej rzeczy jakby wytłumaczonych. Więc ja chciałbym tutaj porozmawiać na temat jakby drugiej części tej rozmowy, która właśnie była przeprowadzona z koleżanką, towarzyszką Adrianną z Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Więc ogólnie no, cieszy fakt, że są jakieś nowe postaci w tym PPS-ie. No, jeszcze
Widać tutaj jakąś, słychać jakąś ideowość, jakieś takie zacięcie, no to oczywiście daje tutaj jakąś nadzieję, no ale jednak no, są pewne rzeczy merytoryczne, co do których się nie zgadzam i chciałbym tutaj te kilka swoich słów wyrazić. Więc zacznijmy może od jakby kwestii najważniejszej, czyli no, definicji, no, czym jest klasa robotnicza w społeczeństwie kapitalistycznym, czym jest w ogóle działalność produkcyjna w społeczeństwie kapitalistycznym. No, bo no, normalnie no, to powinno być jakby zgodnie tutaj z zasadą no, systemu kapitalistycznego, tak jak działają te firmy prywatne. No to no, jeśli firma dobrze funkcjonuje, jeśli firma jest rentowna, no to jest tutaj zasada właśnie, że są jakieś tam korporacje, jest jakiś Amazon, który startuje od jakiejś tam małej internetowej księgarni, no a poprzez fakt, że ten Amazon właśnie no, dobrze tutaj prosperuje w tej dzisiejszym społeczeństwie internetowym, no to z małego przedsiębiorstwa w ciągu tam kilkunastu lat stał się największym przedsiębiorstwem na świecie. No i taka jest jakby no, historia większości tych firm kapitalistycznych, no, że jeśli firma kapitalistyczna dobrze tutaj funkcjonuje na rynku, no to jest, powiększa się ona, zwiększa ona swój tutaj udział w rynku, inwestuje, powstają kolejne tutaj miejsca pracy, coraz więcej ludzi tam pracuje i ogólnie wszystko to się idzie swoim torem. No i należałoby sobie zadać pytanie, no dobra, no to jeśli ten kapitalizm, no to jest taki system, który cały czas się rozwija, dlaczego tutaj no, to nie działa w przypadku przemysłu stoczniowego? Bo o ile no, problemem większości innych tutaj no, miejsc pracy, które są w Polsce, to jest to, że po prostu ludzie są wyzyskiwani, że dawne warunki pracy znane z Polski Ludowej, a więc wyższe pensje, a więc czasy pracownicze, a więc mieszkania zakładowe, a więc jakiś tam krótki czas pracy i tak dalej, że to po prostu w wyniku kontrrewolucji uległo pogorszeniu, gdyż przyszły te kapitalistyczne stosunki pracy i zamiast właśnie dawnej jakiejś takiej ustabilizowanej sytuacji, no to pojawiła się praca na śmieciówkach i właściwie takie wahanie się od bezrobocia do śmieciówki, do znowu bezrobocia i znowu na śmieciówkę. No. Więc w przypadku tego przemysłu stoczniowego, no to jakby sprawa jest zupełnie inna, bo tutaj po prostu no, mamy planową likwidację tego przemysłu. No więc no, żeby dyskutować na temat stoczni, no to no, tutaj jednak no, trzeba wyjść troszkę poza wyłącznie te kwestie stosunków kapitalistycznych i nawet też wyjść poza te kwestie polskie. I tutaj dochodzimy do pewnej sprawy no, dość drażliwej, której chyba towarzyszka Ada z OMPPS nie zrozumiała. I uważam, że tutaj te kilka słów trzeba powiedzieć. No, w każdym razie, no, kiedy pojawiło się pytanie dotyczące wyborów prezydenckich. No kogo tutaj należało popierać w wyborach prezydenckich? No to usłyszeliśmy, że w pierwszej turze należało popierać Roberta Biedronia. Roberta Biedronia, który swoją kampanię wyborczą organizował pod hasłami właśnie no tutaj przynależności do Unii Europejskiej, te flagi Unii Europejskiej pojawiały się wszędzie, właśnie, także mieliśmy taki żenujący spektakl, że stoi sobie Biedroń, no a za tym Biedroniem pobiewa z jednej strony flaga Unii Europejskiej, flaga wiosny, gdzieś tam jeszcze można znaleźć flagę PPS-u, no i to jest jakby
taki jakby dogmat dla wszystkich, no że właściwie Unia Europejska, Unia Europejska. No więc porozmawiajmy sobie o Unii Europejskiej w kontekście przemysłu stoczniowego, no bo tutaj no ja stoję na stanowisku i chętnie o tym podyskutuję, jeśli koleżanka właśnie Ada chce nagłaśniać protest właśnie stoczniowców w Świnoujściu, no to porozmawiajmy o polskich stoczniach, porozmawiajmy o miejsca polskich stoczni w ramach Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska jest organizacją przede wszystkim mającą charakter gospodarczy. No i ta integracja gospodarcza Unii Europejskiej, która rozpoczęła się jeszcze przed powstaniem Unii Europejskiej, bo to tworzenie wspólnego mechanizmu gospodarczego, no to tak naprawdę powstało w czasach Hitlera. No w czasach, kiedy właśnie Niemcy okupowały Francję, Niemcy okupowały kraje Beneluxu, Niemcy okupowały Włochy, no to zaczął się tworzyć wspólny rynek, zaczął się tworzyć wspólna produkcja. No i w momencie, kiedy ta wojna się zakończyła, no to właśnie włodarze tych krajów doszli do wniosku, no, że teraz należy stworzyć jedną organizację gospodarczą. No i więc mamy tutaj jakby całą tą historię integracji europejskiej, która jakby na początku bazowała głównie tutaj właśnie na wspólnym rynku. No, jest to część propagandy w szkole podstawowej, no, czym jest integracja europejska, więc ja tutaj nie będę się powtarzał. Więc no w każdym razie, no w odróżnieniu od bzdetów, które głosi Robert Biedroń, który sugeruje, że Unia Europejska jest jakąś organizacją przede wszystkim skupiającą się na kwestiach światopoglądowych, jakichś takich politycznych, jakimś tam wymądrzaniu się właśnie no tym, z czego jest znana Unia Europejska, załóżmy z ostatnich lat, no to przez pierwsze 50 lat, czy tam 60 lat tej integracji europejskiej, to ten temat w ogóle nie istniał. W czasach właśnie tej europejskiej wspólnoty gospodarczej jedyne, co łączyło te kraje właśnie integrujące się gospodarczo, właśnie europejska wspólnota gospodarcza, no to to była kwestia gospodarcza. No i tutaj jest jakby ta kwestia no, śmieszności całej tej właśnie tych różnych środowisk krytykujących Prawo i Sprawiedliwość za to, bo Prawo i Sprawiedliwość nas tutaj doprowadzi swoją polityką, że wyjdziemy z Unii Europejskiej. No bo tutaj to, co głosi Duda, czy to, co głosi Morawiecki i Kaczyński, no to jest Komisji Europejskiej się nie podoba, Komisja Europejska nakłada sankcje, niedługo wyrzucą nas z Unii Europejskiej. No, jest to śmieszne i głupie, no, tego typu gadanie. No, jakby Unia Europejska jest przede wszystkim organizmem gospodarczym i te więzy gospodarcze łączące Polskę z resztą Unii, a przede wszystkim z Niemcami, są tak silne, że oczywiście no, jakakolwiek tutaj zerwanie tych więzów, wystąpienie Polski z Unii, no, jest praktycznie niemożliwe. No. O ile możemy sobie wyobrazić to, że poszczególni członkowie tej Unii gdzieś tam na peryferiach będą, mogą tam, nie wiem, Unia Europejska może nawet zmienić nazwę, no, ale fakt integracji gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami jest właściwie, no, te organizmy są tak bardzo zrośnięte, no, że tutaj no, do żadnego zerwania na pewno nie nastąpi. No. Nie nastąpi na pewno w wyniku tego, że nagle Komisja Europejska się obrazi i Polskę wyrzuci. No. Dobrze, więc jak już mam nadzieję zrozumieliście, że Unia Europejska to jest przede wszystkim integracja gospodarcza, no to teraz zastanówmy się przez chwilę, no jak ta integracja gospodarcza funkcjonuje, no. Jakie jest miejsce krajów peryferyjnych,
no, w tym takim unijnym rynku. Więc ja stoję na stanowisku, że Unia Europejska jest organizmem, w którym są równi i równiejsi, w którym rządzi kilka najbogatszych krajów Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim Niemcy. No ale jest, no, do tego można byłoby doliczyć jeszcze tam, załóżmy, te Francję, tam kraje Beneluxu czy coś tam. No mamy jakiś tam trzon gospodarczy. A cała reszta, zwłaszcza tych krajów nowej Unii, no, integrując się z Unią, no, weszły do tej Unii na zasadach kolonii, na zasadach peryferii gospodarczych. No i rola kolonii jest taka, no, że kolonia ma być przede wszystkim właśnie zapleczem surowcowym, zapleczem taniej siły roboczej. No i ogólnie, no, cały ten mechanizm, no, został jakby zrealizowany, no, że dawne tutaj zakłady pracy zostały zamknięte, a w ich miejsce otworzono różne właśnie magazyny logistyczne, różne właśnie supermarkety, różne tam, no, jakieś takie śmieciowe prace. I jakby w tym kontekście, no, przemysł stoczniowy, no, on nie spełniał swojej roli. No. On nie spełniał swojej roli z kilku powodów. No, po pierwsze, w ogóle, no, stocznie jako właśnie ten, jako państwowe zakłady pracy, które w całości były w pewnym sensie takie autarkiczne, to znaczy, no, wszystko to, żeby można było wyprodukować statki właśnie w Polsce, pochodziło z polskich surowców, z polskiej pracy. Więc wszystkie surowce do budowania statków były w Polsce. Zarówno te kwestie właśnie jakichś tam rud, jakichś złóż, jakiegoś węgla i tak dalej. Więc wydobywanie w Polsce, przetapianie w Polsce, tworzenie stali gdzieś tam właśnie na Śląsku. Później ta stal szła na północ polskimi kolejami, trafiała do tych właśnie, do wielkich stoczni w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie i kilku innych. No i następnie tam były wielkie zakłady produkcyjne zatrudniające dziesiątki tysięcy robotników, tak że Polska była w stanie eksportować produkt finalny Made in Poland. No i był to produkt finalny, który konkurował na rynkach światowych, no, nie tylko ze stoczniami z europejskimi, ale w ogóle, no, ze stoczniami, no, z całego świata. No, po prostu, no, było kilka sukcesów właśnie polskiej gospodarki w czasach PRL-u i między innymi był to przemysł stoczniowy. No, był taki moment właśnie w czasach Gierka, kiedy Polska była realnym graczem w czołówce po prostu produkcji światowej, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy. I po prostu, no, z punktu widzenia integrującej się Europy, no, to jest w ogóle jakby rzecz, no niepasująca do tego schematu. No, no bo co ci Polacy sobie myślą? Że kim oni są? Że oni mogą tutaj produkować jakiś tutaj produkt, który będzie konkurencyjny dla tego, co jest w Europie? Że oni będą niezależni? Że będą się szarogęsić? Co oni sobie myślą? Oni mają wiedzieć, że oni są tylko takimi Polaczkami, no. Że oni mają tą Unię Europejską całować po łapach, no. A jeśli będą mieli swój dobrze działający przemysł stoczniowy, to jeszcze się staną bezczelni. I coś tam. Więc, no, jakby tutaj była polityka niszczenia przemysłu stoczniowego. Po pierwsze dlatego, gdyż było to coś konkurencyjnego dla przemysłu zachodniego i po prostu, no, trzeba było zniszczyć przemysł stoczniowy, gdyż i zniszczyć jakikolwiek przemysł w tych krajach właśnie peryferyjnych Unii Europejskiej, powiększając w tym samym
uzależnienie gospodarcze peryferii od centrum. Że po prostu no, żaden z tych krajów nie może być tutaj niezależny gospodarczo. Każdy z tych krajów ma właśnie mnóstwo rzeczy tutaj importować, właśnie no, że nawet rzeczy, które się produkuje jakby w kraju, no to nie wiem, te protesty rolnicze no, pokazują, że tutaj jest dramat polskich rolników polega na tym, że tam no, mnóstwo rzeczy się w Polsce produkuje, no ale tutaj te same rzeczy się sprowadza do Polski, także że jakby te rzeczy padają. No więc gospodarczo to mają być to wszystko montownie i to wszystko ma być tak zależne, że każdy kraj ma być zależny od innych krajów, no żeby żaden tutaj... No oprócz tego to nie jest tak, że cały przemysł stoczniowy w Unii Europejskiej się zawalił. Przemysł stoczniowy w innych krajach przetrwał, no właśnie po to, żeby mógł przetrwać przemysł stoczniowy w Europie Zachodniej. Trzeba było udupić przemysł stoczniowy w Polsce, no. Więc to też jest jakby planowa strategia, no po prostu no, tworzymy, no, jest to takie wrogie przejęcie. Polska, żeby wstąpić do Unii Europejskiej, musiała po prostu podjąć ileś różnych decyzji, których celem było zniszczenie polskiego przemysłu stoczniowego. I to, co tutaj jakby sugeruje towarzysz Anarch, jakby, że głównym problemem stoczni to była prywatyzacja i ta kradzież, to nie jest do końca tak, no bo to możemy sobie wyobrazić, no, że no, że no, czasami no, inaczej, no jeśli na przykład, no, mamy do czynienia z prywatyzacją jakichś tam no, budynków w centrum Warszawy czy coś, no to tam mamy schemat taki, że ktoś, kto się uwłaszcza na prywatyzacji, no to jego celem nie jest zniszczenie tej przejętej kamienicy. Oni się na tym uwłaszczają i dzięki temu, że się uwłaszczają, no to nawet są w stanie te jakieś tam kamienice, które były ten, no to sprawić, że one były nawet jeszcze wyremontować i pokazać, o tutaj. Więc prywatyzacja nie zawsze musi oznaczać niszczenie. Oczywiście w przypadku Polski bardzo często akurat to się kojarzyło. No, prywatyzacja równa się niszczenie, ale to nie jest tak, że zawsze. No. No, ale w przypadku tutaj przemysłu stoczniowego, no to tak, no, tutaj mamy do czynienia z prywatyzacją, która oznaczała zniszczenie i to jakby szło całkowicie po linii Unii Europejskiej, która pod pozorem tutaj właśnie ograniczenia zakładów państwowych, które tutaj nie respektują norm unijnego wspólnego rynku, no to trzeba niszczyć wszystko to, co państwowe w krajach nowej Unii, czyli właśnie w Polsce i tam właśnie w tych innych krajach dawnego RWPG, a równocześnie jakoś tolerując interwencjonizm państwowy w krajach Europy Zachodniej. Więc tak, no, dramat stoczniowców polega na tym, że no, w Polsce, w warunkach Unii Europejskiej, przyszłość polskich stoczni, no to jest to jakiś tam właśnie minimalny tutaj utrzymywanie jakiejś minimalnej działalności gospodarczej o charakterze remontowym, praca w jakichś tam warunkach no, raczej śmieciowych. No, w każdym razie no, nie ma możliwości w ramach Unii Europejskiej powrotu do sytuacji z czasów PRL-u. No, po prostu no, jest to wbrew zasadom unijnym. Jeśli ktoś myśli, że tutaj wróci sytuacja z lat 70., kiedy znowu będą istniały wielkie stocznie i dziesiątki tysięcy robotników właśnie pracujących w godnych miejscach, na godnych tutaj zasadach. No,
I to się wydaje nielogiczne, no bo z jednej strony no, mamy do czynienia ze całą tą globalizacją, czyli globalizacja, czyli wzrost handlu oceanicznego, w ogóle ekspansji człowieka na oceany, no więc mamy te kontenerowce, żeby cały ten handel światowy idzie właśnie tym właśnie transportem morskim. Mamy jakieś inne różne tutaj projekty wchodzące w ocean, jakieś tam te wszystkie rafinerie, te platformy wiertnicze, które tam eksplorują tą ropę czy gaz z oceanów. Tworzenie jakichś wspólnych sztucznych wysp. Więc no przyszłość tego oceanu i ekspansji stoczniowej, ekspansji morskiej, no jak najbardziej jest jakby tutaj ten, więc no tylko wolnorynkokretyn i ten no nie jest w stanie wam wytłumaczyć, no dlaczego tak się dzieje, że w czasach tej największej globalizacji i w czasach, kiedy świat potrzebuje tysięcy statków, no to polski rynek stoczniowy jest no całkowicie tutaj gnębiony. Więc no jakie należy mieć tutaj postulaty w stosunku do stoczniowców? No bo oczywiście, no, pójść do stoczniowców i wesprzeć ich w czasie protestu trzeba i należy, no ale też no, trzeba mieć tutaj jakiś program dla tych stoczniowców. To nie wystarczy po prostu pójść, zablokować ulicę i powiedzieć: słuchajcie, wspieramy was. No bo w momencie, kiedy wyjdzie tam organizacja młodzieżowa PPS-u i mówi: wspieramy was, no to ci stoczniowcy sobie wpiszą na internecie organizacja młodzieżowa PPS-u i zobaczą, że organizacja młodzieżowa PPS-u wspiera Roberta Biedronia, a Robert Biedroń całkowicie się utożsamia tutaj z tym europejskim modelem gospodarczym i rolą Polski w ramach Unii Europejskiej jako tych peryferii ekonomicznych pozbawionych własnego przemysłu. Pozbawionych własnego przemysłu stoczniowego, więc no jest to całkowicie niewiarygodne. No. Jeśli albo Robert Biedroń, albo stoczniowcy, ale nie da się tych rzeczy połączyć, no. bo dramatem polskich stoczni no, nie jest kapitalizm sam w sobie. Dramatem polskich stoczni jest Unia Europejska, gdyby Polska była, załóżmy, no, akurat w kontekście stoczniowym, no, gdyby, wyobraźmy sobie przez chwilę, że nastąpił polexit i Polska jest niezależnym tutaj organizmem gospodarczym, no to wtedy no, Polacy mogliby bez tutaj interwencji Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej otworzyć wszystkie polskie stocznie, budować nowe, no i po prostu konkurować na światowym rynku, właśnie sprzedawać swoje stocznie, sprzedawać swoje statki, gdzie to się da. No, to, że to nie funkcjonuje, wynika z Unii Europejskiej. Ja nie mówię, że ja tutaj mam jakieś postulaty idące w tym kierunku. No, ja po prostu tłumaczę pewien mechanizm ekonomiczny. No, nie da się dzisiaj rozmawiać o polskich stoczniach, bez pomijając tą kwestię Unii Europejskiej, a już na pewno ktoś, kto poglądem na politykę jest podlizywanie się Unii Europejskiej, no nie rozwiąże problemów polskich stoczni. Więc będąc przeciwko kapitalizmowi, trzeba być także przeciwko kapitalizmowi w jego peryferyjnej, kolonialnej wersji, no bo to no, w innych krajach kapitalistycznych no, ten przemysł stoczniowy bardzo dobrze się rozwija dzisiaj. No. Zwłaszcza dlatego, że mamy tą ekspansję, eksplozję tej globalizacji i całego tego transportu morskiego, to tylko i wyłącznie mamy do czynienia właśnie z tą polską. No, Polską, no. Może nie tyle Polską, no, co raczej, no, to jest raczej zjawisko no, takie no, szersze, dotyczące byłych krajów właśnie RWPG, zarówno tych, które już weszły do Unii Europejskiej, jak i tych, które mają tutaj
No porozumienie o stowarzyszeniu z Unią Europejską, na przykład Ukraina. Ukraina to też jest kraj, który posiadał swego czasu rozwinięty przemysł kosmiczny nawet. No, więc Ukraina była takim miejscem w ramach Związku Radzieckiego, gdzie ten przemysł nowoczesny budowano. No i Unia Europejska dzisiaj jakby wprost szantażuje Ukrainę. No. Jeśli chcecie być tutaj przyjaciółmi Unii Europejskiej, to wy musicie likwidować własny przemysł. Bo on jeszcze po tych 30 latach od upadku ZSRR, on cały czas jest konkurencyjny w stosunku do przemysłu niemieckiego czy francuskiego, więc oni po prostu najpierw chcą całkowicie zniszczyć to, co tam jeszcze zostało, a dopiero jak to wszystko zniszczą, to będą mogli powiedzieć Ukraińcom: okej, możecie teraz wstąpić do Unii. No dobra, no to tyle, jeśli chodzi o moje przemyślenia. No i co? No i oczywiście niezależnie od tego wszystkiego, no tam, gdzie są protesty pracownicze, tam trzeba być, tam trzeba. No i także powrót do tych właśnie takich forum działalności jak blokady dróg, no które one są rewolucyjne same w sobie, bo one jakby kontestują ten taki zastany porządek, no pokazujący, że jest coś ważniejsze niż kodeks drogowy, czy to, że ktoś tam chce sobie pojechać nad morze na wakacje. No. To, że jakby to, co tutaj fajnie powiedział towarzysz Anar, my jesteśmy wkurwieni, no to was też wkurwimy, no i dlatego będziemy blokować drogi. No. No, mam nadzieję, że właśnie wszyscy ci, którym walka klasowa kojarzy się głównie z działalnością internetową, no, że oni będą szukać miejsc, gdzie ta klasa robotnicza jakby się organizuje, walczy, iść tam, wspierać, rozmawiać ich, bo to bez tego zakorzenienia, klasie robotniczej, daleko nie pojedziemy, w każdym razie, to ja cały czas jakby jestem tu. No dobra, już nie będę tutaj całego tego ABC-u, bo to pozdrowienia.